Teatr Polskiego Radia. Wiesław Myśliwski. Drzewo. Patrz, buty ktoś zostawił. Ludzie różne rzeczy zostawiają. Rękawice, parasolki, szaliki i czapki. Taka jest już natura ludzka. A jeden mój znajomy zostawił żonę z dwojgiem małych dzieci. Do tego alimentów nie chce płacić. Ale buty to są buty, o. Całkiem nowe jeszcze, o. O, jakaś karteczka w nich jest? Hmm? Jakby co, to pomódlcie się, żeby Bóg mi odpuścił, a... W butach niech Franek chodzi. Coś tu niedobrego musiało się stać. Ty, przestań marudzić. Połóż je tam pod progiem chałupy i bierzmy się do roboty. Czekaj, no czekaj, czekaj. Patrz. Tam ktoś siedzi. Gdzie? Na drzewie. O, do diabła. I po cóż on tam wylazł? Popatrz, no. Chyba stryk ma na szyi. Powiesić się chce, czy jak? Ej, wy tam. Jak się chcecie wieszać, to przejdźcie na inne drzewo. Bo to będziemy ścinać. To ścinajcie. Zgłupialiście? Z wami mamy ścinać? Żeby nas potem do pierdla wsadzili, żeśmy człowieka ścieli? Drzewo mamy ścinać, nie was. To nie ścinajcie. Kiedy musi być ścięte? Tak jest w planie, nic nie poradzicie. Dostaliście chyba pismo, że się będzie ścinać. No to jak dostaliście, to musieliście podpisać. To teraz łaście. Podpisał Franek. Zięć. A on nie stąd, przybłęda, to wszystko podpisze. A nam myślicie, że tak znowu bardzo zależy, żeby to wasze drzewo ścinać? Kazali i tyle, jak na wojnie. Każą strzelać, to się strzela. A wy możecie się powiesić na jakimś innym drzewie, kiedy już tak bardzo chcecie. Nie wyszedłem, żeby się wieszać. No to po co? Posiedzieć, popatrzeć. Moje drzewo, wolno mi. To nie lepiej na ławce? Tutaj bliżej nieba. Lepiej wszystko widać. O, niby ten sam świat wokoło, na którym człowiek żyje, po którym chodzi. A nie bardzo chce się wierzyć, że to ten sam. A już słonko, kiedy wstaje, to wydaje się, że to cud. Choć co rano go widzi, jak wstaje. Przez tyle już lat cała ziemia jakby się przed nim ku klęczkom skłaniała. Coraz niżej i niżej, a ono tuliło ją do swojej jasności, pocieszając. Jestem, moja ziemio, jestem, moja ziemio, nie płacz. Chcę który z was popatrzeć, to niech wyjdzie tu, zmieścimy się. Tata, tata, chodźcie jeść, tata. Gdzie jesteście? No, jeść chodźcie, bo wystydnie. Może ten na drzewie to wasz tata? O, tam, na górze? Wasz? Na drzewie? Gdzie na drzewie? Jezusie Nazareński, tata, co wy tam wyczyniacie? W waszych latach po drzewach łazić? Taki wstyd, Panno Święta, jeszcze ludzie gotowi pomyśleć, że wam źle u nas. Franek, choć z ojcem coś niedobrze. Na drzewo wyleźli i zejść nie chcą. Złazić! Znikował ojciec! Złazić! Do roboty! Sieczki urdnąć! Złazić, mówię! Stworzenie napoić! Już! Dziadku, nie złaźcie! Wyjdę do was! Będziemy się w ptaki bawić! Wy będziecie kukułką, a ja snogarnicą. A snogarnica nigdy tu nie siadała, wnusiu. Kukułka tak, nieraz mnie okukała diablica i zawsze kiedy grosza nie było przy duszy, bo nigdy go nie było, a snogarnica pański ptak, ani raz. No, chodź, no, czemu? Nie, nie becz, nie becz, tam nie walną cię mocno, chodź, chodź, ubrać się pora. No co?
Gówniarskie lata ci się przypomniały, Marcinie? Czy do nieba chcesz się dostać? Myślisz, że z drzewa bliżej? Do nieba tylko jedna droga przez śmierć. Innej nie ma. Tak, tylko wyszedłem posiedzieć. Siedzi człowiek całe życie na ławie, to na krześle, na taborku, na łóżku, na progu. To sobie pomyślałem, wyjdę na drzewo, spróbuję, jak to na gałęzi jest. A ty skąd się tu wziąłeś, Sebastianie? A krowę przygoniłem popaść. Tam łąk nie ma? A są łąki, Marcinie. O, wielkie łąki. Jak okiem spojrzysz, wszędzie łąki. Od krańca do krańca tylko łąki. A trawy na nich po kolana. I ziół wszelakich pełno. I pachną jak tu. I zielone jak tu. Ale czasem nie chcę jeść z tych łąk i sama mnie tu ciągnie. No to biorę ją na powróz i idziemy. To ta sama, co się tak bąków bała? Nie, tamta była czerwona, a ta jest maciata. Jedna ostała mi się kiedym z więzienia, jak mnie wtedy rozkolaczyli do cna. Żona, córka już nie żyły ze zgryzoty. Tylko ona jedna, z całej gospodarki, ta jedna krowina. Za bogaty im byłem. A teraz byłbyś akurat. Przyszedł czas na bogatych. Za późno, Marcinie, za późno. My już wycierpieli co swoje. Odpocznę tylko kapkę. Nie masz tu gdzie trochę siana, żeby jej podrzucić? Spokojnie by stała. Przyjdzie Franek, zięć. To jego zapytaj. On tu teraz gospodarz. Moje tylko to drzewo. Ha, żyłbyś teraz jak pan. Żyłbym, gdybym żył. Ale nie chce mi się więcej żyć, Marcinie. Nie żyć jest szczęśliwiej, uwierz mi. Niepotrzebnie i ty siedzisz na tym drzewie. I czego ty bronisz? Może ci się wydaje, że świata bronisz? Niczego nie bronisz. Nie ma świata. I może nigdy go nie było? Może wszystko to sen o tej mojej krowie? Śnią się jej łąki, to idziemy na te łąki. Inaczej bym tu nigdy nie przyszedł. Tu łąki teraz marne, Sebastianie. I trawy na nich jakieś kwaśne i coraz mniej tych łąk. Zaurują, pomidory, kalafiory sadzą. Poprzestawiało się wszystko. O, to drzewo, co na nim siedzę, chcą mi nawet ściąć. Szatany, bo zawadza im. Jeszcze trzeba było podpisać, że i ty chcesz. Teraz bez podpisania nie dadzą żyć. Sebastianie, co nie podpisane, to jakby nie było. A nie za długo będziesz się chciał urodzić. Wpierw musisz podpisać. Będziesz chciał umrzeć. Każą ci, podpisz. A ty mówisz, że świata nie ma. Jest, jest, Sebastian. To nie sen. Za dużo na nim bólu, żeby to był sen. Złazić! No! Złazić, ojciec! Do roboty! Nie bzikować! Widzisz, Sebastianie, nawet zięcie takie teraz. Drzgaj, zarazo. Może trochę się wyciągniesz, bo ci Pan Bóg jak rozumu, tak i wysokości poskąpił i chce to gospodarzem być. A nie miałbyś trochę siana dla tej mojej krowiny? Dla jakiej krowiny? Przy drzewie uwiązana, nie widzisz? No przestań dźgać, to zobaczysz. Tu nie ma żadnej krowy. Kpicie, czy wam się w oczach roi. Wy, panie, też jej nie widzicie? Ja tylko widzę, że mam ściąć to drzewo. Reszta mnie nic nie obchodzi. Złazić, mówię, złazić! Wy z naszej wsi? Byłem z waszej.
teraz znikąd jestem. To jak przyniesiesz trochę siana? Przyniosę, tylko przykucnijcie. Po co? Wszedłbym na wasze plecy, to bym może dostał. Na moje plecy? Nie mam pleców. Nie mam nic. Ze wszystkiego mnie rozkulaczyli. A widzicie, teraz się wydało, że i krowy nie macie. To po diabła przychodzicie i głowę zawracacie. Nie ma was. Tak trzeba było od razu gadać. No, złazić! Nareszcie idzie inżynier. On tu zrobi w końcu porządek. No co tak stoicie do jasnej cholery? Czego to drzewo dotąd nieścięte? Znowu jakaś kapliczka? Nie. Człowiek. Jaki człowiek? Gdzie człowiek? Na drzewie. Wyszedł i zejść nie chce. Do tego stryk ma na szyi. To nasz tata, panie inżynierze. Zanimśmy powstawali, to już siedzieli. Może w nocy coś im się przyśniło, zmora jakaś ich napadła, bo tak nigdy, pierwszy raz. Jak wasz, to go zdejmijcie. Ja tu nie jestem od tego, co się komu śni. Drogę buduję i to drzewo musi być ścięte, żeby nawet anioł na nim siedział. Hej, wy tam, złaźcie. Tata, no zejdźcie. Widzicie, pan inżynier was prosi. No, słyszycie? Bo z wami zetniemy. Groźbami nic się nie wskóra, inżynierze. Nie, groziliśmy i my. Tu trzeba głową pomyśleć. Głową. Wam się wydaje, że głową wszystko można. Co to głowa? Zmięknie, niech no tylko napoczniemy. No, co stoicie, ruszać się. Ja mam plan i nie będę się z każdym drzewem ceregielił. Bo bym w 100 lat tej drogi nie zbudował. No zrozumiano? Już! Chce się wieszać, jego sprawa. Mnie nic do tego. Ja mam tylko, o, to drzewo ściąć i musi być ścięte. Musi. Choćby nawet ksiądz proboszcz tu z krzyżem przyszedł, z chorągwiami, z procesją. To co z tego? Na początku był plan, nie słowo, księże proboszczu. Według planu Bóg stworzył świat. My tylko usterki poprawiamy. Ach, niech to wszyscy diabli. Inżynier łyknie. A co to? Dobrze, inżynierowi zrobi. Jak tak dalej pójdzie, to nigdy tej drogi nie zbudujemy. Albo będzie od tak szła. W lewo, w prawo, zakręt za zakrętem, za zakrętem zakręt. Same tylko zakręty. Pląsawica, nie droga. Bo jak nie chłop na drzewie, to pod drzewem ktoś tam stał, ktoś tam szczał, a ktoś widoki oglądał. Pod tym kogoś rozstrzelali, na tamtym powiesili, a to przeor posadził. W tym kraju nie ma zwykłych drzew. A może ktoś to wszystko naumyślnie przy drogach sadzi? A po co? Gdyby wiedziało się po co, to wiedziałoby się dużo więcej. Wiedziałoby się co, jak, gdzie, którędy, kiedy i dlaczego. Nie byłoby pytań, ani zbłąkanych myśli. Wiedziałoby się tyle samo, co by się czuło. Nie trzeba by było nic rozumieć. A wiedziałoby się wszystko. Więcej niż możliwe. Bo tu wszystko, co niemożliwe, jest możliwe. Wszystko dzieje się jakby we dwóch światach jednocześnie. Z tego na tamten przerasta i z tamtego tu sięga. Nie rozróżnisz, gdzie granica między nimi. Która postać, która. Która cień rzuca, a która jest cieniem. Więc może jesteś w takim miejscu, gdzie się te światy schodzą. Bo tu wszystko, co jest sobą, jest nie sobą równocześnie. Jest czymś więcej jednocześnie. Jest nad sobą jednocześnie. Być tylko sobą to zbyt pospolite tutaj. Zbyt wstydliwe. Zbyt dotkliwe. To jakby zawinić przeciw sobie. Tutaj nawet rzeczy nie chcą być rzeczami. Ziemia ziemią. Droga drogą. Drzewo drzewem. Wszystko sięga wyżyn znaku. Wszystko w znak się przyobleka.
a ty chcesz naprzód iść. Wśród tylu znaków, na co spojrzysz, znak. Czego dotkniesz, znak. Znak! Zdziać! Może inżynier sobie jeszcze łyknie? Dawaj piłę! Pokażę ja wam! Myśli sukin syn, że jak wlazł na drzewo, to nie ma już na niego rady. No i co, sukin synie? Na starego człowieka? Dość ci sobie, inżynier! Puść! Napad! Milicja! Dostał go Franek, jeszcze okulary mu smuczesz i nic już nie będzie widział. Milicja! Ty im postęp do wiochy, a oni zawidły i kosy. No, milicja! Co tu się dzieje? Mordują! Gdzie trup? Nie wiesz mu nic, Floruś. Tam go trochę Franek potargał. Powiedział na naszego ojca, sukin synie. A co mu ojciec winni, że na drzewo wyleźli? Na jakie drzewo? O, tam i zejść nie chcą. Ani po złości, ani po dobroci. A my musimy ścinać i stoimy z robotą. Jeszcze was tam nie było, Duda. Zejdźcie! Nie podpowiadaj mi, co mam robić! Sam wiem! Zejdźcie, panie Duda! Do 3 razy mówię, potem będzie gorzej. A mówi do 100! Na swoim siedzę! Wolno mi! To jak, panie Duda? Schodzimy po dobrowolnemu, czy mam pisać protokół? Nie? No to piszemy. Pisz! W porządku? Obywatel Marcin Duda... Wieś. Franek, ile u was jest? Czego? No numer jaki? No na chałupie numer. My bez numeru. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkamy. Co, nie trafiłeś kiedy? Każdy musi mieć numer. A dawniej był, ale za wojny tata starli, żeby żandarmy nie trafili. Były jeszcze takie czerwone wtedy, pamiętacie tata? Żandarm chodził ze stójką i stójka malował na chałupach takie wielkie czerwone od drogi. Hej, panie Duda! Przypomnijcie sobie, zwykły albo ten czerwony. No ile? 44. No, to piszemy. 44. Co choroba 44? Jakie 44? Będziesz słuchał nie wiadomo kogo. Nie tak znowu nie wiadomo kogo. A kto on? Poldek. Jaki Poldek? No taki jeden. Tajemnica służbowa. To szpicer. Nie żadna tajemnica. Szpicrował tu za Niemca. Zastrzelili go partyzanci, bo już żyć się nie dało. Ale teraz on już nie groźny. Nie bój się go, Franusz. Teraz to on tylko duch. Ale to on podpowiedział Florkowi 44. A to nie daj pisać, jak on. Musi to coś znaczyć, a jak nie wiadomo co znaczy, to na pewno nic dobrego. Napisze 44, to potem będą nas ciągać. Ojciec, co ile mu dać? Niech napisze 10, jest 10 Bożych przykazań, to w razie czego Bóg chociaż będzie z nami. Pisz, Florek, 10. To piszemy 10. Tak, panie Duda? Panie Duda, a wy jak myślicie? Dostaliby strażaki do was? Oj, na co pan czekasz? Woła ich pan, niech natychmiast przyjeżdżają. Trzeba krzyczeć, no, razem, no. Pożar! Pożar! Pali się! Pożar! Nie rób pan z siebie pośmiewiska. Pożar to jest pożar, a to drzewo. Ma gałęzie. Ma? Ma gałęzie, no. A liście też ma. Zielone. Stoi sobie, czyli rośnie. A pan chce, żeby z drzewa zrobił się pożar. W dodatku z człowiekiem. Stuknij się pan. Aha! Ha! 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 Nareszcie! Pali się! Pali się! Cudzego nieszczęścia się pan cieszy. Hej! Marcinie, rozejrzyjcie się, gdzie się to pali. Powinno tam być od was widać. A nic nie widać, żeby się gdzieś paliło. Wielka jasność, ale od słońca. Nie, no musi się palić. Darmo by syrena wyła, trzeba lecieć. Protokół skończymy potem. O, panie władzo, jest już jeden strażak. A gdzie drabina? Wróćcie się po drabinę. Bez drabiny nic tu nie poradzi. Z drabiną tak samo nie poradzi. Świat nie ma wysokości ani głębokości. Świat jest paściuteńki. Co on wygaduje? I to ma być strażak? Zostaw go pan. Jaki on tam strażak? A kto? Koper się kiedyś nazywał. Gabriel. Ani mnie, ani pana wtedy jeszcze na świecie nie było. Zginął w pożarze. Dziecko z płomieni wynosił. Naczelnikiem był. I odtamtąd przylatuje tu, kiedy tylko jaki pożar. Zawsze pierwszy jest.
I przy powodziach go pan spotkasz, i na paradach bywa, i na Wielkanoc przy grobie Chrystusa na straży nieraz stoi. No, a na zabawie, jak się jakiś strażak upije, to go potrafi nawet po pysku wystrzelać. Co mi pan za bzdury opowiada? To nie bzdury, niech się pan kogo spyta. Każdy to panu poświadczy. No co, Gabrielu, nie wiecie, gdzie się pali? Milicjant i w takie rzeczy wierzy. Pan mi nie będziesz mówił, w co mam wierzyć. Tu się urodziłem, tu żyję z dziada, pradziada, to wiem lepiej, w co wierzyć. Jak chce się wszystkich znać i o wszystkim wiedzieć, to musi się wierzyć, w co wszyscy wierzą, rozumie pan? I tak samo między tymi tu pod drzewem. Zaraz mogę panu powiedzieć, kto z zaświatów, a kto stąd. Szpicla, Poldka już pan znasz. Może ty byś, Poldek, pogadał z panem inżynierem. Przekonaj go. Daj spokój, Florek, co mi jakiś inżynier. Na poważne tematy pogadamy, jak umrze. A teraz to głupek. Mogę go najwyżej, jak chcesz, pośledzić. No dobre. Duch mnie będzie śledził. Nie, ja skonam. Widzisz, Florek? Pusto w środku, tylko echo. Nie warto z nim gadać. Nie widzisz mnie, czy jak, Marcinie? Trąbki nie słyszysz? Nie mówisz, czy nasza? Za bardzo w uszach wierci. Nasza miała inny ton. Trochę z trąbki, trochę z dzwonu, trochę z płaczu. To spróbuję jeszcze raz. Może teraz będzie lepiej. A ty słuchaj. No nie. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. O, pan dużo jeszcze nie widziałeś. Pan to by się nadał z komendantem Dereniem. On tak samo w nic nie wierzy, aby w anonimy. No, lecę. Dawno już tam powinienem być. Zaraz. A co z nim? Tak ma zostać na drzewie? Jak ugaszą pożary, niech zaraz przyjeżdżają. Niech drabiny nie zapomną. A czy mają sikawkę? Straż by nie miała sikawki, to jak aby to straż było? Tu wszystko możliwe. I pożar bez ognia, i straż bez sikawki. No, jak teraz było, Marcinie? Jeszcze nie to, Gabrielu. Przypomnij może sobie pożar u Walichy. Pamiętasz? Ratowaliśmy chałupę, a tu nagle chlewy zaczęły się palić. Rzucił się Bolek okoń, żeby konia wyprowadzić, skoczył w ogień. Oj, grała mu syrena, kiedyśmy go chowali. Od chałupy do grobu mu grała. Jakieś ta tam razem z Bolkiem. Niech ci powie, jak grała. Nie powie. Dziwny jakiś, nie chcę mówić. Namawiamy go nieraz, chodźmy, Boluś, na ten świat. Popatrzymy, jak strażaki ćwiczą. A po co? Mówi. Nic, żem tam nie zostawił. Ale gdyby wiedział, że go pamiętasz, Marcinie, może by przyszedł i inni by przyszli, bo wszyscy chcą być pamiętani. Pamięć jest jedyną drogą, którą można stamtąd tu przyjść, Marcinie. A zbierałaby się nie z gorsza z nas drużyna. Hej, wszystko z naszej wsi. Może byśmy na co się przydali? Może tobie w czym pomogli? Nie, a w czym? Widzisz, jak wysoko siedzę i stryk mam na szyi? Dam se radę. Większy świat ten umarły niż ten żywy, Marcinie. A tam wszyscyśmy za tobą. Wystarczy, że pomyślisz o nas, a my damy ci znak syreną, że idziemy. Wtedy już na pewno będzie grała jak ta nasza dawniejsza. Idę. Oj, to widać się zaniosło. Musi ogień iść w tę stronę. Dym. Czujecie dym? A może świat usiłował ktoś podpalić? No wszystko na wiór wyschło. To był od naszej wsi zaczynał. A mało to innych wsi, mało miast. Chryste miłosierny, to by już był koniec świata? Zośka! Tata! Zostawcie ten
Odstawcie tę drabinę! Odstawcie, cholery! Nie dam! To nasz ojciec! Polecę po siekierę i łby wam porozwalał! Mordercy! Wolson! Won! Tak, tak, zostawcie go, panowie strażacy. To nie jest najlepszy sposób. Teraz pan dopiero gadasz, zostawcie. Trzeba było przedtem. To pan kazał straż wołać. Pożar, pali się, to pan wrzeszczał. Tak napisze w protokole i wszyscy poświadczą. Zostawić! Niech siedzą. Będzie potem ta śmierć całą wieś bolała. Oj, kto wie jak długo. Może wieki. Dziadku, nie umieraj! Zaczekaj, Marcinie. To ty? Gabrielu? Cicho. Masz tu swoją księgę i okulary. Śpicie? Tata, nie śpijcie, bo jeszcze zlecicie. Nie śpię, córuś. Gdzie bym spał? Spać to bym poszedł na siano do stodoły, czy w komorze się uwalił, a nie wyłaził tak wysoko. A ugotowałam takiej dobrej kapusty i boczku. Wam włożyłam kawał. Zejdźcie, to zjecie. Szedłbym, córuś, ale jak? Trzeba mi siedzieć i warować, bo te szatany mogą ściąć drzewa, a ani się obejrzysz. Podstawię wam drabinę i zejdziecie, zjecie. Nikogo tu nie ma. Przerwę na obiad teraz mają. Zdążylibyście zjeść i z powrotem wyjść na drzewo. Nikt by nie poznał, żeście schodzili. Na pusty żołądek będziecie siedzieli, Matko Święta. Jeszcze was zemgli i z samego głodu możecie zlecieć, tata. Może tak trzeba, żebym głodny był. Głód jest czysty, córuś, a przed śmiercią człowiek powinien być czysty, żeby śmierci nie urągać. Co wy wygadujecie, tata, jaką śmiercią? Kto was chce zabijać? Nie mnie, to drzewo, a to, córuś, to samo. Drzewo, drzewo, ubzdurało wam się z tym drzewem. Oho, zasadzilibyśmy drugie, tam... Bliżej chałupy i by raz, dwa urosło. A tobie, córuś, gdyby tak Bóg chciał zabrać jędrka, co byś powiedziała? To urodzę drugie? W imię ojca i syna, wyplujcie to słowo! Tata, co was opętało? Własnej córce takiego nieszczęścia życzy. Ale nie życzę ci, córuś, niech mnie Bóg skaże. Tylko to nie byłoby już to samo drzewo. I kiedy by urosło? Takie drzewo potrzebuje lat, żeby jako tako w ten świat wrosnąć. Mówili, że jeszcze prapradziad go posadził, kiedy stary i bez ręki szczęśliwie z wojen wrócił. A inni, że kiedy morowe powietrze opuściło naszą wieś, a mało kto przy życiu został. Ktoś posadził to drzewo na nowe życie. To jakby od stworzenia, córuś, na tym świecie już stało. Przypatrz mu się. Cała ziemia się korzeni jego trzyma, to i dotąd w przepaść nie runęła. Całe niebo się na czubie jego wspiera, to i dotąd się nie zawaliło. I przez to jest, córuś, gdzie żyć. To niech go teraz wytną, będzie świat. Zresztą musieliby go nie tylko z ziemi wyciąć, żeby było wycięte. Musieliby i z nieba, i z tej naszej wsi, i z naszego okna, i z naszych oczu. I tak samo z pamięci umarłych. Dla umarłych, córuś, to drzewo to jedyny znak, że tu jest ich wieś i że tu będzie aż do końca świata. Przyjdzie im się kiedyś stawić na sąd ostateczny, to muszą wiedzieć, jak tu trafić, żeby nie błąkać się gdzieś tam, w obcych stronach. Bo wszyscy będą gdzieś w swoich wsiach stawać na sąd ostateczny, choćby nie wiem, gdzie byli rozrzuceni w chwili śmierci. Zresztą wciąż przychodzą do tego drzewa i pytają się, czy to już w tym drzewie śpiewają swoje pieśni. Wspominają, tęsknią,
modlą się, płaczą. No to trzeba by to drzewo z tych wspomnień, modleń się i płaczu wyciąć. Wtedy może i dopiero byłoby trup. Ale wtedy jak żyć, córuś, i po co? Wstajesz rano, a tu w oknie pusto, przed chałupą pusto, w świecie pusto. Nie poznajesz ten to świat, czyś może już umarły? A gdyby tak zjawiła się twoja matka nieboszczka i spytała mi się, gdzie to nasze drzewo? Marcinie, co przed chałupą stało? Pamiętasz? Co bym jej powiedział? Co bym Bogu powiedział, gdyby mi się spytał? Posadziłem tu kiedyś na początku drzewo, Marcinie, a twoim przeznaczeniem było, abyś mi go pilnował, a tyś pozwolił, aby wycięli je. Na czym mnie wtedy ukrzyżują? Co bym powiedział? Słyszysz? Co? Śpiewają. Mówiłem ci. Co wy, tata? Nic nie słychać, żeby śpiewali. Śpiewają, śpiewają. Przyjdzie i na ciebie, córuś, że usłyszysz. Na każdego przyjść musi. O, słychać nawet, gdzie kto śpiewa. W tym konarze Stach Chmiel. Razem żeśmy w chórze kościelnym śpiewali, tylko że on basem. A w tej gałązce Jaśka Skrzypna za praczkę we dworze służyła. Kiedy tylko szmaty prała u rzeki, zawsze śpiewała. Mogłeś konia poić na drugim końcu wsi, a nawet rzeki nie było słychać, że pod tobą płynie, tylko Jaśkę, że śpiewa. A tam bliżej czuba, Bugajów Wojtek, szedł przez wieś nocą pijany, to na trzy wsie go było słychać i same sprośne tylko śpiewał. Łajdus był, łajdus. Za to teraz jak dzwoneczek śpiewa. Ale gdziebym tam go nie poznał, Wojtuś? Tylko przecie tam nie będą śpiewać, jak tu śpiewali. Tam się wszystkie głosy muszą zgodzić, wyrównać, ukorzyć przed Bogiem. Ale on poznaje, wszystkich poznaje. Tam młynarz Borek, przy nim wójt Kolasa, organista Kosiński. A tutaj ci nie powiem. Coś i głos znajomy, ale fałszywy. A tam niżej hrabia Kalinowski, jego żona. Jedno po drugim pomarli. Wójt Iżych, Gabriel, Sebastian, Stójka. Przestańcie, tata, na miłość boską. Ludzie mówią, że wam się w głowie pomieszało. A nic mi się nie pomieszało, córuś. Może nigdy nie miałem w głowie tak dobrze. Przezroczysto mi się widzi, przezroczysto myśli. Szkoda, że tak późno. To jak wam się tak myśli, to nie trzeba było co mądrzejszego wymyślić? Nie na drzewo wyłazić, do sołtysa pójść, do naczelnika albo jeszcze wyżej? Wyżej już nie było gdzie. Tu jest najwyżej, we wsi. A jeszcze wyżej, to tylko do Boga. O. Posłuchaj, no. Słyszysz teraz? No, nie bardzo. O, robotnicy wracają. Może oni słyszeli? Słyszeliście śpiewanie? A kto śpiewał? Bo ja nic nie słyszałem. A widzicie, tata? Matko święta, toż to dziś Niecia Bobera chowają. Ach, przez to wszystko zapomniałam, że umarł. Przecież wybierałam się dziś na pogrzeb. Choć kawałek go odprowadzę. No jak żeby to było? A ty, Poldek, co, zostajesz? Tata, biegnę za nimi! Ja nie będę dalej szedł. Na pewno umarł. Na czuwaniu byłem. Te oczy miał cały czas zamknięte, brodę podwiązaną. Siądę sobie tu. Pod drzewem. Kto umarł? Taki jeden. Partyzant. Partyzant? I tak mało ludzi go odprowadza? Za długo żył.
Partyzant to powinien albo od wrażej kuli zginąć, albo umrzeć, jak tylko wróci i wszystko opowie. A nie, żyć i żyć i w kółko to samo opowiadać. No i proszę, idzie tu nieśmiertelny. Kto idzie? On. Trzeba znikać. Hej, Marcinie! Nie widzieliście tego gangreny Poltka? Szedł w moim pogrzebie i przepadł. Musi gdzieś tu być. Wciąż się kręci. A ty skąd się tu wziąłeś? Przecież dopiero cię nieśli. Na chwilę tylko z trumny wyskoczyłem. Mam z tym draniem do pogadania. Jeszcze mi te choroby lewego buta oficerka do końca nie wciągnęły. To kuleje. Wloką się, stękają. Potem jeszcze mają spory kawał pod górkę. Zdążę. Pomógłbym ci wciągnąć tego oficerka, ale nie mam jak. Muszę tu siedzieć i warować, bo mi chcą ściąć to drzewo. Jest tu na nim i dla ciebie gałązka. Wybierz sobie, którą zechcesz i śpiewać będziesz. A pozwoli mi Bóg partyzanckie śpiewać, bo ja tylko partyzanckie. A śpiewaj, jakie chcesz. Nie ja pieśniami rządzę. O, dzwonią. Z kościoła cię już wynoszą. Idź, bo nie zdążysz. A, jesteś ty, gangreno. Poldek, widzę cię, wylać. Czego? Czego? Mam do pogadania z tobą. Zgłupiałem? Ja nie żyję, ty nie żyjesz. Wszystko obgadane. Muszę, Poldek, muszę. Wiesz, to ja cię wtedy zastrzeliłem. Wiem. Mogę ci nawet powiedzieć, z jakiej broni strzelałeś. Parabellum 9. 3 razy walnąłeś. O, tu, tu i tu. Ty skąd wiesz? Strzelałem zza węgla i noc była ciemna, choć okowy koń. Należało mi się. Ale czy świat przez to stał się lepszy? Nie był lepszy przed nami i nie będzie po nas lepszy. Choć od początku jedni do drugich strzelają, żeby był lepszy. Człowiek, Mieciu, pomylił przyczynę ze skutkiem. I to jest jego główne nieszczęście. Pewnie nie rozumiesz, co to znaczy, bo umiałeś tylko strzelać. Wiesz, co powiedział jeden mądry? Na świat nie ma rady. Chodź. Pogadamy sobie spokojnie na moim pogrzebie. A co ja mam z tobą do pogadania? Boisz się milczenia? Musisz się przyzwyczaić. Nagadałeś się zresztą dosyć. Chcesz pewnie wiedzieć, czy do ciebie żalu nie mam, tak? Bo to każdy chce wiedzieć. Nie mam. Ale lepiej by było, gdybyś nie chciał wiedzieć. Wtedy wiedziałbyś dużo więcej. Chodź, nie każę ci rzucać grudki ziemi na moją trumnę. Powiesz mi, że musiałeś mnie zastrzelić. A ja ci powiem, że wiem, że musiałeś. Nie zastrzeliłbyś ty, zastrzeliłby kto inny. Tak samo, gdybym nie wydawał ja, wydawałby kto inny. To są tylko wszystko słowa na śmiecie, Mieciu. Nic nie poradzimy, że z jednegośmy drzewa tego świata. A będziemy śpiewać obok siebie. Moja gałązka przy twojej gałązce. Mogę śpiewać ja partyzancki. Ładne były piosenki. Chodź. Chodź. Nie będziemy o takich rzeczach gadać przy obcych. Ciemno już się robi.
A jak naszej córce dałeś na imię, Marcinie? Zosia. Ładne imię. Sam wybrałeś? Tyś wybrała. Ja? W Zofie przecież umarłaś. Nie pamiętasz? Pamiętam tylko, jak bez pachniał przez moje okno. I twoją rękę, w której trzymałeś moją rękę. A dobrze ci się chowała? Matki nie było jej brak? Długo by o tym mówić. Ale od maleńka jakby rozumiała, że sami jesteśmy, nie płakała nigdy bez potrzeby. Spać chodziła w porę, wystarczyło jej powiedzieć. Zostań sama, Zosiu, tata musi na wieś iść czy w pole i zostawała. Masz do mnie żal, że umarłam? Nie mam żalu. Nie byłaś temu winna. Nie mogłem tylko się pogodzić, czemu ja muszę żyć. Chciałam nie umierać. Och, jak bardzo chciałam nie umierać. Wierz mi, ile się Boga naprosiłam, żeby mi choć kapkę dał jeszcze pożyć, póki małej od piersi nie odstawię. No bo jak z butelki będzie potem dziecko ssać? Z butelki ją karmiłeś? Z butelki. Ale rozrzedzałem pół na pół z przegotowaną wodą. Mleko od naszej czerwonej. Pamiętasz, za tłuste było i smoczek za każdym karmieniem parzyłem. A chciała chociaż ssać? A z początku nie bardzo. Głodna była, płakała, wypluwała, ale potem przywykła. A potem, kiedy kaszkę zaczęła jeść, lżej mi było, tylko że do każdego jedzenia musiałem jej bajkę zmyślać. I tak samo, kiedy ją spać kładłem, nazmyślałem się tych bajek, choć mi nie do bajek wtedy było. No i zacząłem te bajki spisywać, żeby nie zmyślać wciąż na nowo, ale przydały się. Kiedy potem Zosia Jędrka urodziła, było jak znalazł. Też nie chciał bez bajek jeść. O, mam je tu ze sobą. Chcesz, przeczytam ci jedno? Może te? Nie czytaj. Czytałam wszystkie. Powiedz mi lepiej, jak ty żyłeś przez te lata. Ano, żyłem. Stary już jestem, a na starość nie ma co powiedzieć, prócz tego, że się żyło dawniej. O, nieraz ci dużo chciałem powiedzieć, ale ty ani razu nie zjawiłaś się przez te wszystkie lata. Choć inni się zjawiali, niektórzy jakby wczoraj umarli, a dziś już się zjawiali. Ten widział swojego, tamten swojego, a ty ani razu. Szedłem nieraz nad rzekę, czy może cię tam nie spotkam. Jak pierzesz, nieraz modliłem się z twojego różańca, że może dołączysz swoje ręce do pacierzy i będziemy razem przebierać. W tym drzewie ci nasłuchiwałem, czy w którejś gałązce nie śpiewasz. Chciałem ci tyle nieraz powiedzieć, choćby poradzić się, zapytać, a ty ani razu. Nie mogłam, Marcinie. Wierz mi, że nie mogłam. I nie pytaj dlaczego. Kiedy się umarło, to jakby się drogę za sobą zgubiło. Nie pytaj, proszę, bo mi ból zadajesz. Nie tobie zadaję. Sam się męczę. Bo nie mogę się dotąd pogodzić, że mi Bóg ciebie zabrał. Choć tak już stary jestem, że gorzej stary człowiek być nie może. Jak wróciłem z pogrzebu, to chciałem nawet iść za tobą. Siadłem sobie na taborku, popatrzyłem po pustej izbie i pomyślałem, tak nie może być, Panie Boże. Twoje wyroki, ale moja rozpacz. Tyś Bóg, ja proch, ale tak nie może być. Jeszcze to drzewo za oknem jakby mnie kusiło. Idź za nią. Poszedłem do chleba, zdjąłem krowie powróz z rogów. Wróciłem do izby, uwiązałem sobie strygi. Już nawet przymierzyłem na szyję. A tu nagle Zosia zakwiliła w kołysce. No i trzeba było jej zmienić pieluchę, bo się posikała. Potem jeść dać. Potem się rozbeczała jakby za cały ten czas, kiedy się o niej nie pamiętało. Nie mogłem jej nijak utulić.
aż dopiero sznur na mojej szyi ją zaciekawił i zaczęła się nim bawić. No a potem jej pośpiewałem: śpi słoneczko, oczka zmruż. Ciemna noc nadchodzi już. Jak się oczka zaczęły mrużyć, mnie sen zaczął morzyć. A po nocy przyjdzie ranek i słoneczko znowu wstanie. Śpi słoneczko, śpi. Chyba płacze. Kto? Zosia, moje maleństwo. Już idę. Gdzie idziesz? Mówiłem ci, mężata już jest, chłopaka mają. Gdzie idziesz? Tata! Zosia! Dobrze, że jesteś. Spotkałaś matkę? Matkę? A gdzie ją miałam spotkać? A... Dopiero co poszła do chałupy. Musiałyście się w sieni minąć. Bój się Boga, tata. Mama dawno w grobie. Kto umarł, to już umarł na wieki i nie przyjdzie tu. Zejdźcie, proszę was. Chcecie na drzewie nocować? Do ciebie szła. Wydawało jej się, że płaczesz. Jezu miłosierny. Na duszę mamy zejdźcie, błagam was. Franek, zabierz ten kołowrotek, nie będę już dziś przędła. Zocha, co do becza. Co znów przez ojca? Ojciec, zejdźcie. No przecież nie będziecie na drzewie spać. Nie być głupia. Co nie być, kiedy mamę widzieli? Co, co dziwnego? Mogli widzieć. Nie widują ludzie swoi? Ale przez tyle lat ani razu się nie pokazała. A tyle razy ją prosiłam. Przyjdź, mama. Pokaż się. Mała byłam, to co wieczór się modliłam, żeby przyszła. Żeby mnie choć po głowie pogłaskała. Jak będę zasypiać. I ani razu, jakbym matki nie miała. Co i ciebie napadło, stara baba? A ślimaczy się, że jej matka po głowie nie pogłaskała. O, siedziała przy twoim kołowrotku i przędła. No, zobacz, ile naprzędła. A jaka nić, przypatrz się, nić jak pajęczyna. Snuła się jej z rąk cieniusieńka, równiusieńka. Żeby choć najmniejszy supełek się zdarzył. No, no, no dobra, ojciec. Ale na noc mógłby ojciec zejść. Wyspałby się ojciec w łóżku pod pierzyną. No, no pewniej. I obuczki bym wam świeże oblekła i koszulę byście se zmienili. A z rana wyszedł ojciec z powrotem. No przez noc nic się tu nie zdarzy. Robotniki już tam pewno pijane. No, no. Podstawiłoby się ojcu drabinę, niech się tylko ściemni. Zośka stanie z jednej strony drogi, Jędrek z drugiej i będą patrzyli, czy ktoś nie idzie. Jędrek! Jędrek! Czytałem. Co tata chce? Jeśli ściemni się, to stanie z tamtej strony mostu, czy nikt nie idzie. Dziadek będą wychodzić. Nigdzie go nie wysyłaj! Nie zejdę! W górkach! Kiedy koło zakładali, to tak samo chłopy w dzień siedziały na miedzach i pilnowały, a na noc popochodziły do chałup. To jak przyszły na drugi dzień znów pilnować, wszystkie miedze były zaorane. To przyniesie się jakiś obraz święty z chałupy, to będzie pilnować. Powiesi się go, nad nim latarnie się zapali. Jędrek, przynieś latarnie z obory. Jędrek, a cóż ty niesiesz? Zabawki na choinkę. No i po cóż to? Ubierzemy drzewo, mama. Jakby przyszli w nocy ściąć, to zobaczą, że ubrane i nie zetną. Będziesz, dziadku, mógł zejść i wyspać się. Czyś ty chłopak oszalał? Sama mama mówiła, że z choinki nie można ani gałązki ułamać, bo to grzech. Aż dopiero po trzech królach. Kiedy się rozbierze. Ale to z choinki, synku. A gdzie tu masz choinkę? Ubierze się, mama. To będzie choinka.
Widziała mama w telewizji? Choinki teraz wszędzie stoją. Na placach, przy fabrykach. Ale to na Boże Narodzenie, synku. A teraz jest lato. Tam, gdzie Pan Jezus urodził się, mama, zawsze jest lato. O, co ty wygadujesz, Franek? Powiedz mu coś. Ojciec jesteś. Co mu powiem? Ja wiem, że w Betlejem. Śpiewa się w kolędzie, przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąte czunali, że no ale czy zima, czy lato, nie śpiewa się. Jak u nas jest zima, to wszędzie jest zima, bo jakby o zimine siali, a drzewa byliście nie zrzucały? Ale ptaki, córuś, odlatują do ciepłych krajów. A Bóg urodził się tam, gdzie ptaki odlatują. I pasterze mu pierwsi przyszli oddać pokłon, a akurat owce paśli, no to na śniegu by paśli. I w ich stajence się urodził. A widziałaś nieraz, jaki kolusieńki leży, aż serce ściska, bo Matka Boska nie miała sukienki dla niego, siankiem go otulała. To gdyby była zima, zamarzłby na śmierć i świat nie miałby Boga. To prawdę Jędruś mówi. Wszystkieś ta heretyki. Zabieraj z powrotem te zabawki. A co się ciskasz? Nie zaszkodzi drzewa obrać. Ale obraz też przyniesiemy. Będzie więcej, to lepiej. Latarnie też się powiesi. Z daleka będzie widać. Zostało tata parę świeczek z zeszłorocznej choinki. I paczka zimnych ogni można by zapalić. Tylko jak przypniesz za grubek... Gałązki nie będą się trzymać. No, to choć same zimne ognie, tata. Zimne ognie to mnie tu daj. Będą strzuba się po całym drzewie sypać. No dobra, pójdę do chałupy po obraz. Świętego Mikołaja powieś tam, na tej grubszej. Mama, podaj mi tę czerwoną bombkę. Bombki zostaw na koniec, bo się potłuką, a niewiele już zostało. Powieś teraz gwiazdkę. Masz. I mnie tu coś zostaw, to porozwieszam dookoła, chociaż jeden łańcuch. Franek, czyś ty całkiem rozum stracił? Matki Boskiej nie dam! Widzieliście go tyle, mam po mamie, on mi na drzewo będzie wieszał. No i co by się stało? A to by się stało, że jak w nocy spadnie deszcz, to po obrazie. Nie będzie deszczu, popatrz, niebo czyściutkie. To robactwo obesra, nie dam! A weź go schowaj pod pierzynę. Stałoby się to znowu. Ze złoszcze się to wszystkie powynoszę. I tyle mi zrobisz. Wyżej. Co to? Demonstrację robi ta? Jaką demonstrację? Ubieramy drzewo, nie widzisz? A te obrazy? No, to las, a to nasz z Zośką ślubny. Z jednym drzewem dosyć kłopotu, a tu mi jeszcze las. A na ślubne portrety miejsce w chałupach, na ścianach. Przy drodze wolno tylko państwowe wieszać. Nie wiszą przy drodze, tylko na drzewie. A drzewo jest nasze. Na naszym gruncie stoi, na tym samym co chałupa, to jakby w chałupie wisiały. Niech was, co ja z wami mam. Myślałem, że przyjdę, posiedzę tu z godzinkę i potem pójdę do domu. Ale Dereń ma rację, że was trzeba bez przerwy pilnować. A pilnuj, Jędrek. Ty tam powieś tę stajenkę. Aha. A bombek nie macie? No, najładniej wyglądają bombki. Mam. Jest trochę, ale na koniec. Było dużo, ale się wytłukło. Tata, poda tam tą szyszkę. Już. Drogie teraz jak nagły czort. Moja Helka kupiła na Boże Narodzenie dwa pudełka, to zapłaciła prawie tyle, co za 2 kilo kiełbasy. To na przydział wam nie dają? Kiełbasę? Nie. Bombki! Wiecie, Marcinie, miałem was dotąd za mądrego człowieka. I jak tu szedłem, pomyślałem sobie nawet o was, że może wiecie, co robicie. Bo tak bez przyczyny to nikt nie waruje cały dzień na drzewie jeszcze ze strykiem na szyi. Ale chyba zmienię zdanie. Masz, Jędrek, tego anioła powieś. Na żartach się nie znasz. Kiedy smutno, też musi być czasem wesoło. Jakbym nie był w mundurze, mógłbym się znać, ale w mundurze nigdy nie wiadomo, czy żarty, czy obraza. Ty, Florek, służbowo tu jesteś? A służbowo. Kazał mi Dereń spisywać każdego, kto się tu u was pojawi. Albo szedłby tędy drogą.
W sprawie się akta założy. Was też mam spisać. Nas? Wszystkich. O, nawet pies jakby leciał, to muszę spisać. Jakiej maści, czyj, o której godzinie? A jakby leciał nieznajomy? Franek! Jędrek! Na kolację! Dosyć już tego ubierania. Może byście zeszli, tata? Już tyle ubrane, że jak święte wygląda. Nikt go teraz nie ruszy. Słyszycie, tata? Taką ci bajkę kiedyś zmyśliłem. A jest tu, w mojej księdze. Posłuchaj. Z wami. Franek, Jędrek, do kogo mówię? Ładna bajka, znam ją. Ale przeczytajcie. Mnie nikt bajek nie opowiadał, tylko zawsze było Poldek gęsi goń, Poldek nie żryj tyle, Poldek ty cholero. A tam znowu tylko wciąż dysputy, sympozjony. Być dla siebie, być w sobie, mieć czy być. Być albo nie być. A wszystkich i tak nie ma. Franek, Jędrek, no co ogłuchliście? Jeść chodźcie! Nam dzisiaj nie jeść. Widzisz, ile jeszcze do ubrania zostało? Zamiast tu nad nami stać i drzyć gębę, to idź, rób łańcuchy, jeże, gwiazdy, bo nie starczy nam tego. Jest trochę zeszłorocznych orzechów, pookręcaj w bibułkę, będą wyglądały jak bombki. A mogłabyś serduszek upiec, też by się porozwieszało. Czyż ty zwariował? Łańcuchy, jeże mu rób, serduszka piecz, orzech. Franuś, co ci się stało? Spójrz tu na mnie. Daj mi spokój. Z czego stoisz nade mną jak kat nad dobrą duszą? Robotę mam, nie widzisz. Chodź tu, Franuś. Co? To ja... Jakbyś nie ty był. Masz jakieś oczy nie patrzące? Zaćma cię naszła, czy co? Ty zawsze coś wymyślisz nie w porę. Zaćma to mi dopiero zeszła. Ty wiesz, jak ojciec to wszystko mądrze przemyśleli? Co przemyśleli? No, że na drzewo wyszli. A mnie ciemnemu wydawało się, że zbzikowali na starość. Trzeba było dopiero całe życie przeżyć, żeby zobaczyć, czego gołym okiem nie widać. No, stoi drzewo przed chałupą. To stoi. Było wczoraj, przedwczoraj, było dawniej. Czego by go miało dzisiaj nie być? Patrzysz, jak go... Bąki obsypują. No to wiosna, bo co innego. Potem stoi zielone do jesieni. No, taka jest powinność drzewa na tym świecie. Przyjdzie jesień, to trzeba będzie liście dookoła grabić, jak co roku. Nic się nie zmieni. Widać, ten sam świat zawsze wciąż będzie. I nawet tej durnej jesieni nie przestawisz w porządku, jak koła u wozu. Choć tu cztery pory i tu cztery koła. Franek, co ty gadasz? No tak, oczy masz niezdrowe. Może to z żołądka? A koń, Pan Bóg. Ciągnie ten wóz świata, a my sobie siedzimy w chomącie na ramionach, dyszel mu bok obija, a my sobie siedzimy na tym wozie. I gdzież to nas wieziesz, Panie Jezu? Do śmierci? A gdy śmierć miniemy, gdzie nas dalej powiedziesz? Do wieczności? A gdy wieczność miniemy, gdzie nas dalej? Może was zawiozę do Marcina Dudy, pod drzewo. Tam was zwalę, złych i dobrych, na kupę.
bo dla mnie nie ma złych i dobrych. Wszyscyście grzesznicy. Tam będziecie robić, co wam się podoba. Ale to ostatni raz. Ty wiesz, co to jutro może być? Zośka, odpust u nas. O, wielka mądrość ojca naszła. I że ojcu to przyszło do głowy. A wyglądało, że już całkiem starze, że już tylko kości na słoneczku wygrzewać i milutko na śmierć czekać. A tu w tym starutkim ciele jakby słonko wstało. I na drzewo chyt. A myśmy nic nie zmiarkowali. Głupie my, głupie. Ale widać, tak być musi. Jędrek, ubieraj. Do samego czuba. Wejdę ci tam pomóc. Trzeba będzie dorobić łańcuchów. A może bombki będą jutro w sklepie? Też trzeba kupić. Koniec z siadowaniem. Zośka, będziesz teraz miała futro do samej ziemi. A ojcu, kołnierz z Kraków. Rękawice... I te buty z cholewami, a na drzewo schody im się wstawi. Z poręczami i dywanikiem. I trzeba będzie im coś miękkiego pod tyłek podsadzić. Może jakiś fotel by się wniosło? I trzeba by jakiś taki daszek nad tym fotelem postawić, żeby ojcu nie kapało. Jezus Maria. Już co ty gadasz? Chodź, ułożysz się. Ale popomnij sobie tylko, Zośka. Siedzi ojciec w tym fotelu pod daszkiem i gadają z Panem Bogiem jak wójt z wójtem. Ej, Marcinie, mówi Pan Bóg, popatrz, co tam robią te moje grzeszniki. A co ty myślisz? Na grzesznikach można najwięcej zarobić. Nie mówił Bóg, że im będą języki z pragnienia wyłazić. Sól ich będzie piekła w wargi. Ze śliny wyschnięci wołać będą wody, wody. A my wodę mamy. Jest studnia. Jędruś stanie sobie z wiaderkiem i od kubka złotówka. Ty będziesz liczyła. Ja będę wodę donosił, a będzie kto chciał kawy, to jest kawa, jest chleb, tylko drożej. Może być i mleko. Słodkie, zsiadłe. Pij ta, jedz ta. Bo to wasza już ostatnia stacja. Dalej będzie pustynia. To policz, Zośka, ile to będzie. I to z samej wody. Niebo do nas przychodzi. Pieniążki się na nas sypią. Jak pióra lecą. Łapcie, łapcie. Zośka, Jędrek. I wy tam, ojciec, łapcie. Ameryka. Janusz, chodź. Położysz się. Jezus Maria. Oto od tego patrzenia w górę musiało cię tak... Nie skończyłem. Lecą. Więcej. Może go... Wodą chluśni! Chodź, Franuś, ty drżysz cały, położysz się. Ale ty gdzie mnie prowadzisz? Musimy ubierać. Tak to, Franek, widzisz, jest z babami. Może dobra jest ta twoja Zośka, ale nic to nie rozumie. A ty czego? Bo mnie też mieli do Ameryki przerzucić. I przez babę tu jestem. Baby mi się zachciało. Jak od niej wychodziłem, to mnie rąbli. Chciałem wcześniej wyjść, to zostań jeszcze trochę, Polduś, poopowiadaj, kogo jeszcze wydasz. No, i widzisz, jestem. Nie mam żalu do Boga. O nic nie mam żalu. Prócz tego, że nie spytał mi się, czy chcę się urodzić. Ale dobre i to, że się urodziłem. I dzięki ci, Panie Boże. Pogodzony z nim jestem jak mało kto. Nie wadzę się z nim jak inni. Nie wątpię w niego, że jest największą mądrością. Nie upadam na duchu w najtrudniejszych chwilach. Nie urągam mu, nie proszę o nic. Wiem, że jest tajemnicą. I nie staram się jej dociec.
Wiem, że bez niego byłbym tylko sam dla siebie miarą. Ale nie jestem sam. Jestem z nim. Z jego woli wiem o sobie, czego nikt nie jest w stanie za mnie wiedzieć. Z jego woli myślę, czuję. Może nawet niepotrzebnie wspomniałem o tym urodzeniu. Bo nie mógłbym i mieć żalu do niego bez jego woli. Chciał, żebym się urodził. Urodziłem się. Chciał, żebym nie gdzie indziej, tylko w tej tu wsi. Stała się jego wola. Nie chciał, żebym do Ameryki, to nie przerzucili mnie. Ludzie mu bez przerwy za wszystko dziękują. A ja nie mam za co. To on mnie powinien, że jestem cząstką jego losu. I pomyśleć, że ja, Szpicelpoldek, jestem cząstką losu Boga. Czy może być coś smutniejszego? Dobry wieczór. Witam panów. O, to jestem nareszcie na miejscu. Uf, a jak gorąco. Niby na jakim miejscu obywatel miałby być? Nie wiem, lecz nie ma to znaczenia, skoro jestem. Popytamy, popiszemy. Najpierw kto wy? Swój. Jakżeby inaczej. Swój to może być każdy. I taki, i siaki, i byle kto, i nie wiadomo kto, i kto wcale nie jest. O, właśnie. I taki ja jestem, jak pan raczył trafnie zdefiniować. A konkretnie? Konkretnie. O, to gorzej. Konkretnie to mógłbym nawet zaryzykować stwierdzenie, że mnie nie ma. Mogę być każdą postacią, której tu brakuje. Brakuje ich sporo, którzy tu powinni pod tym drzewem być. Lecz jeśli i to by panu z jakichś względów nie odpowiadało, mogę z pewną rezygnacją zaproponować coś skromniejszego. Powiedzmy, że jest... Dosyć, obywatelu. Czy wyście się czasem z czubków nie urwali? Może was szukają? Co też panu przychodzi do głowy? Jest pan, jak widzę, wciąż na fałszywym tropie. Gdyby istotnie tak było, jak pan raczy sugerować, to wybaczy pan, zjawiłbym się tutaj na przykład jako Ramzes II lub ktoś równie wielki. Kto to? Też z tej ogólności? Faraon egipski. XIII wiek przed naszą erą. No proszę, ktoś tu jednak coś wie i rozumie. Dobra, niech już będzie. Szuka nas pan inżynierze? Może jakieś nadgodziny, no przydałyby się. Nie, tak tylko przyszedłem popatrzeć. Jutro znowu trzeba zacząć, a tutaj dalej nie wiadomo, co z tym drzewem zrobić. No. A czy panowie nie sądzą, że właściwie to nie ma problemu ściąć czy nie ściąć? Jest natomiast problem, jak oderwać świat od tego drzewa. I to w podwójnym znaczeniu. Świat jako kulę ziemską i świat jako szaleństwo, czyli metaforę. Według Berkeleya tego drzewa i tak nie ma. A tylko nam się wydaje, że jest. Według Platona to tylko odbicie idei. A według Boga znak naszego losu. To niech Bóg się martwi. Widzę, że jednak znalazłem tu godnego partnera. A czy wie ta ludzie, z czego już się śmieje? Bo mi się na świecie teraz dobrze dzieje. Ej, kolęda, kulęda. Kolędę latem śpiewacie, bójcie się Boga. A co? Jest choinka, to musi być i kolęda. I co znaczy bójcie wy się Boga?
My się już nikogo teraz nie boimy. My teraz są duchy? Jakie żeś ta duchy? Urzędniki. A urzędniki nigdy się w duchy nie przemieniają, tylko w inne urzędniki. I stąd was tyle jest. Uchwaliliśmy tylko, że my duchy i my duchy uchwalone. O, i lekko nam. Jasno nam, śmiało nam. Możemy góry przetaczać, plany przekraczać i pannę Beatkę do woli. Han, to nie gmina, żeby mi byle kto. Ja już nie jestem panna Beatka, tylko markiza Pompadour. A sami żeście uchwalili i proszę z większym szacunkiem do mnie. A jeżeli tak jest, to bardzo przepraszam. Całuję rączki. Uchwał trzeba strzec. Uchwały, święta rzecz. Jeszcze ile nas to kosztowało, żeby śmierć wykluczyć z naszych szeregów. To była, można powiedzieć, sprawa wagi gardłowej. Bo nie chciała, suka. I miała przekupionych zwolenników i tradycję najdłuższą. No, ale nie ma jej wśród nas. I udało się. I diabła też. Za to są aniołowie. Diabła nie wykluczyliśmy. Nie. A kto nim jest? Jest po trochu w każdym. Ale panie naczelniku, zapomniał pan, że... Tak, w rzeczy samej. Zapomnieliśmy o najważniejszym. Po co my tu właściwie przyszliśmy? Nikt już nie pamięta, tak? Czytajcie, anioł, protokół. Obywatelu Duda, po wyczerpującej i wszechstronnej, ale i konstruktywnej dyskusji podjęliśmy uchwałę w waszej sprawie. Co taka długa ta uchwała? Do diabła. Chwileczkę. Ja jeszcze nie skończę. Siedźcie. Siedźcie, panie Duda. Póki my żyjemy. Pozwoli pan. Ależ naczelniku. Uchwała numer 143 brzmi zupełnie inaczej. Nie zupełnie, kolego. W paragrafie 20, punkt 4 przedstawiono możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w oparciu o lustrację sytuacji na miejscu. Ale co mi kolega takie bzdury? Jak to? Zobowiązuje się wyraźnie wyżej rzeczonego z imienia i nazwiska do zejścia z drzewa i to w trybie natychmiastowym. A nawet pod odpowiedzialnością karną, ale kolego, żeby rzeczony na trzykrotne wezwanie. Zejść, pozostał bez odpowiedzi. Ależ panie kolego. Ja mam to zanotować. Anioły, do cholery! Chwileczkę, panie. Mohamed Rescur! Kto to jest naczelnik wyczyja? Herod, panie naczelniku, Herod. Chciałem powiedzieć. Herod. Za mordę wziąć naczelniku, czyli Herodzie. Za mordę. Dawno mówiłem, jedyny sposób, no po co naczelnikowi aż dwóch doradców? Wystarczyłby jeden i to taki, co by stał na baczność i słuchał. To przez nich wciąż te konferencje, narady, zebrania i komisje i w ogóle. No. Dawniej wystarczyło na jednego pójść i było od ręki załatwione. Za mordę wszystkich. O, patrz pan, co się dzieje z Beatką. A taka była porządna dziewczyna, tylko ze swoimi. Za mordę. Inaczej naczelnik, czyli Herod, nie utrzyma tego tałataństwa w garści. Pozwolę sobie zauważyć, że szanowny pan zbyt łatwo wyobraża sobie możliwość sterowania tym okrętem, który zwie się światem. Po pierwsze, świat nie zmierza wcale w określonym kierunku, a po drugie, każdy kierunek jako taki jest złudzeniem. Pan z naszej szopki? Powiedziałbym, że z nieco większej. Moją szopką jest cała ta kula. No i trochę dalej. To pan pierwszy raz w naszych stronach? Niezupełnie, już bywałem. Co tu się dzieje? Na 5 minut nie można was samych zostawić. Zaraz wszystkich spiszemy. Wy kto? Co ty, Florek? Nie poznajesz mnie? Nikogo nie poznaję. Mówić jak pytam. Naczelnik! Kościuszko? Kpisz sobie ze mnie? Gminny! Herod, no...
powiedzieć naczelniku? Herod, przecież naczelnik widzi, zwariował. Chciałem powiedzieć Herod. Jak Herod, to od razu cię na posterunek zabieram za te rzeźnie winiątek. Decyduj się, naczelnik czy Herod? Z dwojga złego niech już będzie naczelnik. Wiecie, Anio, w rzeczy samej coś z nim nie tego. A przecież nie był z nami. Może dostał jakieś tajne instrukcje. Mogło gdzieś się coś zmienić. A wy kto? Anioł. Imię? Anioł. Jak to, anioł? Nie, nie może tak być. W ogóle to... Coś tam się tak zamaskowali. Co to dzisiaj? Święto jakieś? Może spisek jakiś knujecie? Nie zamaskowaliśmy się. Umarli. To znaczy, chciałem powiedzieć, obradowaliśmy i obradowali, aż nas ewolucja minęła. Śpiewają. Posłuchajcie. Przybywają do nas. Tego nie było w programie. Ktoś nawalił, jak zwykle. A wygląda to raczej na świadome sabotowanie naszych uchwał. Powiedziałbym raczej na bojkotowanie. Śmierć. Wszystkich nareszcie. Samiście tego chcieli. Ja tylko błąkałem się w waszych pragnieniach. Co to znaczy? Przecież wykluczyliśmy ją z naszych szeregów. Bo na drugi raz nie trzeba w ogóle obradować, panie naczelniku, czyli Herodzie. Potem takie skutki, że się ktoś niepowołany przyplącze, w dodatku niepijący. A przestańcie już z tym Herodem, chwila jest poważna. Ale nie wiadomo, czy prawdziwa. A wy kto? Musisz, głupi, każdego się pytać, kto wy i kto wy? To się już do protokołu nie nadaje. Poczekaj, pani. Zejdę do nich. Żyłem z nimi. To i umrzeć powinienem razem z nimi. Co on zwariował? Uchwaliliśmy przecież to wbrew uchwale. Nie można tak. Nie, ktoś krzyknie, żeby nie schodził. Nie mamy już głosu. Głos najpierw. Słowa, potem myśli, ale można się przyzwyczaić. To zdrada, nie wolno, nie wolno. A tak dziwnie o tym słonku mówił, aż chciałem wyjść na drzewo do niego. Ja nie chcę umierać, mam to gdzieś, no co mi tam, mnie tu nigdy nie było. Proszę zachować godność. Zostań tam, Marcinie. Czytaj dalej swoją księgę. No cóż, nie udało się. Zawsze chociaż jeden. Porem się wyzwoli. Było to słuchowisko według sztuki Wiesława Myśliwskiego Drzewo. Udział wzięli Bronisław Pawlik, Stanisława Celińska, Marian Opania, Cezary Kwieciński, Roman Kłosowski, Sylwester Maciejewski, Jerzy Bończak, Artur Barciś, Krzysztof Hamiec, Witold Pyrkosz, Janusz Bukowski, Arkadiusz Bazak, Wieńczysław Gliński, Agnieszka Pilaszewska, Janusz Kłosiński, Wiesław Drzewicz, Sławomira Łozińska, Henryk Machalica, Ignacy Machowski, Krzysztof Kołbasiuk, Adam Ferency, Bogusz Bilewski, Zygmunt Chobot.
Adaptacja Joanny Szwedowskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Wrzoski. Muzyka Mariana Szałkowskiego. Reżyserował Janusz Kukułak.